Kogo poznasz? Witam serdecznie, kochanych subskrybentów i słuchaczy na wróżbie z kart Tarota. Kogo poznasz? To pytanie nie tylko dla singli, ale dla wszystkich szukających nowej historii miłosnej, nowego partnerstwa. Być może rozstaliście się niedawno lub rozwiedliście. Zobaczymy, kto idzie do Was nowy. Mamy dzisiaj dwie grupy, kochani. Pierwsza grupa, karty Tarota i obelisk ametystu fioletowego. I druga grupa też, karty Tarota, inna talia. I mamy tutaj kwarc różowy. Kochani, oczywiście zapraszam Was. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bądźcie aktywni. I zapraszam Was na wróżby indywidualne. Mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale, w filmiku również. Napiszcie mi e-maila, ja wyślę Wam zestawy wróżb i umówimy się od razu na jeden, za jeden, dwa, trzy, maksymalnie dni na sesję prywatną. Także jeśli potrzebujecie wsparcia, porady, zapraszam Was serdecznie. I zaczynamy. Wybraliście już pewnie grupę, więc zaczynamy od grupy pierwszej. Drugą odsunę. Kogo poznasz? Skup się, kochana, na sobie lub kochany, osoba pytająca. I zaczynamy. Kochane karty Tarota, pokażcie, kogo poznam. Kogo poznam? Pokażcie karty. Kogo poznam? Kogo poznam? Kogo poznam? Pokażcie, kochane karty. Kogo poznam? Pokażcie, kochane karty. Pokażcie, kochane karty. Kogo poznam. O, tutaj już mi się. Dobrze. Więc w przełożeniu mamy już pazia pentakli. Paź pentakli. Paź pentakli to osoba młoda, być może młodsza od Was. Lub ktoś o takim młodzieńczym usposobieniu, kto się w ogóle po prostu nie postarzał duchem ani ciałem, tylko wygląda młodo, rzeźwo i tryska pełnią energii wręcz, tak? Paź, być może jest to osobnik jeszcze niedojrzały, dlatego stoi, przygląda się, patrzy, ale pentakle mówią o pewnej stabilności, tak? Czyli osoba już, która szuka stabilności z żywiołu ziemi, tak? Czyli byk, panna, koziorożec być może z takim znakiem zodiaku. Osoba, która jest uziemiona, wręcz ostrożna, nie podejmuje szybkiego ryzyka, przygląda się najpierw bacznie, zanim posunie się, tak, do działań i jest powolna w działaniu, powolna, rozważna, tak jak mówię, racjonalnie myśląca. Także tutaj jest ktoś taki, kogo poznacie. No i ta osoba chce nowego początku. Wow, być może ta osoba jest tutaj, mamy kartę świata. Być może jest to osoba nawet z zagranicy, gdzie poznacie tą osobę na przykład przez internet, poprzez kontakty jakieś w internecie, poprzez jakieś kontakty, które są od Was dalej, czyli nawet i za granicą, tak? Lub gdzieś, nie wiem, jakiś dystans jest między Wami. Karta świata mówi o nowym początku, o nowych, jakby nawet pozytywnych tutaj wydarzeniach, o otwarciu się na nowe pozytywne wydarzenia i o właśnie pozytywnym czasie, o czymś nowym, pięknym, bardzo pozytywnym i optymistycznym. Także tutaj ktoś nawet ze świata może być, tak jak po prostu metaforycznie powiemy, czyli ktoś, kto właśnie mieszka, że przyjeżdża z daleka, lub poznacie gdzieś na wyjeździe, na urlopie, na jakiejś wycieczce, gdzieś może nawet za granicą, czy na innym kontynencie, tak, gdzie jest jakiś dystans między wami.
No i ta osoba będzie szukała, mamy tutaj kochanków, kochankowie, czyli kochankowie, no to będzie szukała albo miłości, albo romansu, albo po prostu zakochacie się, albo nie wiem, no jakaś afera, na przykład na urlopie, na wycieczce, na wyjeździe, tak, która może się tutaj przerodzić w coś więcej, na przykład, tak, kochankowie, no na pewno jest duża chemia, duża namiętność, duża jakby tutaj magnetyczność, czy nie wiem, seksualność piękna, tak. No i mamy tutaj sześć buław, tak, kochani. Sześć buław, już, no buławy oczywiście są też bardzo takie namiętne, powiedzmy, ale sześć buław, zwycięstwo, poradzenie sobie z konfliktami, wyjście z opresji, czyli, no nie wiem, jak będzie ciężko być może na początku, jakieś będą przeszkody, które staną Wam na drodze, na przykład odległość, dystans, tak? No to pokonacie to, ponieważ jesteście oboje aktywni, czy będziecie chcieli na przykład tego romansu, czy tej miłości, czy tej relacji, tak? Także tutaj możecie pokonać wszelkie jakieś przeciwności losu, powiedzmy. Wow, piękna historia. No i tak jak mówię, może być to osoba bardzo młodzieńczo lub modnie, atrakcyjnie wyglądająca lub młodsza od Was, jeśli na przykład lubicie, żeby była osoba, czy przyszły Wasz partner młodszy troszeczkę lub taki tryskający właśnie energią, to tutaj jest szansa na poznanie kogoś takiego. No kochani, życzę Wam tego. I tutaj życzę Wam również wzlotu, tak jak tutaj mamy na tej karcie sześciu buław, tak, czyli akcja, wzlot, widzicie, frunie tutaj ta osoba wręcz z kwiatem do nieba, pięknie unosi się, wznosi, leci po coś nowego, tak, w coś nowego, także tutaj mamy rzeczywiście zwycięstwo, początek jakiejś pięknej, romantycznej, pełnej też chemii, przyciągania miłości lub romansu. Tego Wam życzę, pierwsza grupo, i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam Was do subskrypcji i napiszcie mi w komentarzu, czy rzeczywiście, może już poznaliście taką osobę przez internet lub gdzieś na jakimś wyjeździe, na urlopie. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach. Pozdrawiam, zapraszam na wróżby indywidualne. I teraz grupa druga. Mamy tutaj rozenkwarc, czyli kwarc różowy, i inną kartę tarota, talię. Więc skupmy się i zobaczymy, kogo grupa druga pozna. Kochani, kogo poznam? Pokażcie, kochane, karty tarota. Kogo poznam w najbliższym czasie? Pokażcie, kochane, karty tarota. Kogo poznam w najbliższym czasie? Pokażcie, kochane, karty tarota. Pokażcie, kochane, karty tarota. Kogo poznam w najbliższym czasie? Kochane, karty tarota, pokażcie. Pokażcie, kochane, karty tarota, kogo poznam w najbliższym czasie. Pokażcie, kochane, karty tarota, kogo poznam w najbliższym czasie. Wow, tutaj też. No, królowa pentakli, czyli tutaj już osoba jakaś dojrzalsza, stabilna, ustabilizowana, z sukcesem finansowym lub materialnym, w sensie zawodowym, statusu. Osoba, która żyje w zgodzie przede wszystkim ze sobą, z naturą, z otoczeniem. Osoba mądra, uziemiona, myśląca racjonalnie. Poznacie osobę o takiej energii, tak? Niezależnie, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Czy pytacie w tej chwili, by poznać mężczyznę, czy kobietę? Tutaj jest pewna energia tej karty z żywiołu ziemi. Czyli tak samo, jak w pierwszej grupie, kochani, mamy żywioł ziemi i mamy byk, panna lub koziorożec, tak? Czyli te znaki znowu, ale tutaj pokazuje się osoba dojrzalsza, która wie, czego chce, która już ma po prostu swoją pozycję i jest bardzo poważna, też starsza wiekiem i usytuowana dobrze, tak? I nie robi nic wbrew sobie, czyli ma już takie swoje priorytety i reguły,
No i tutaj jest jakaś konkurencja. Nie wiem, albo są jeszcze inne jakieś osoby, może ta osoba jeszcze nie jest wolna, albo są jakieś między wami przepychanki tutaj, perypetie, nie wiem, kłótnie, wymiana ostra zdań lub jakieś sprzeczki, lub jakieś po prostu szarpaniny, powiedzmy. Ale dziewiątka pentakli mówi o tym, że to się jakoś ułoży, ustabilizuje, ponieważ dziewiątka pentakli to też karta stabilizacji, uziemienia, tak? Ta osoba chce związku trwałego, jest gotowa pracować, tak? Na tą relację, dla tej relacji, na sukces tej relacji. Sama ta osoba będzie dążyć konsekwentnie do sukcesu i do celu, jest odpowiedzialna, jest zdyscyplinowana i chce tutaj czegoś stabilnego, tak? Brakuje jej może takiej stabilnej relacji. Tutaj mamy, kochani, uwieńczenie tego czytania, dwa kielichy, czyli na pewno będzie to prowadziło do czegoś stabilnego i czegoś romantycznego, emocjonalnego, miłosnego, na pewno do pięknej wymiany tutaj miłosnej, ponieważ mamy te, widzicie, dwa kielichy, przepływ nieskończoności energii. Wyleczenie wszystkich jakichś problemów, tak? I przepływ właśnie pięknej, zrównoważonej emocjonalności, energii między wami, energii oczywiście miłosnej, romantycznej, no i w nieskończoności, czyli coś trwałego, tak jak powiedziałam, tak? Dziewięć pentakli to wskazywało, że tutaj osoba szuka, ponieważ brakuje jej, ma ten deficyt czegoś stałego i czegoś romantycznego. I pomimo tych sprzeczek, które tutaj są, jakichś problemów, tak, czy konkurencji, czy jakichś innych osób, jeszcze trzecich, niepożądanych, to wszystko się tutaj pozytywnie rozwinie. No i oczywiście mamy tutaj królową, tak jak powiedziałam, już pentakli w przełożeniu, czyli osobę zrównoważoną, która wie, czego chce i dąży na pewno do stabilnego związku. Czyli mamy też przepiękną tutaj prognozę, przepiękny rozkład, więc życzę Wam tego, pomimo być może, że poznacie kogoś, kto być może jeszcze jest w jakimś związku, czy ma jakieś perypetie tutaj do wyjaśnienia, myślę, że ta osoba nowo poznana będzie tutaj dobrze prognozować. I będzie tutaj jakaś piękna, romantyczna między wami więź. No i rozwój też, czyli potencjał na coś stałego, głębszego, długotrwałego. Tego wam życzę, kochani. Napiszcie, czy się zgadza. Napiszcie, czy są już może jakieś takie nowe osoby koło was, czy wybraliście tą właściwą grupę. Napiszcie mi, czekam na wasze komentarze. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zapraszam Was na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.